dzisiaj chodzimy do szkoły wszyscy. Każdy z nas poradzi pisać, czytać, rachować. I właściwie ta rzecz, szkolnictwo, które jest nam dane, że się możemy też iść wypożyczać książki do biblioteki, że możemy się te książki kupić i one są nam ogólnie dostępne, to no, to jakoś tak nie robi zaszczytu, że to jest rychty takie ważne. Dawniej było inaczej. Ja siedzę przy pomniku pana Stanisława Ligonia, ale są dwa Ligonie, a właściwie były na tyle ważne, że każdy z nich ma pomnik. Jego dziadek, jego opa, Juliusz Ligoń, który zresztą, jak żeście są z Chorzowa, to wiecie, kaje jego grób. Wedle kościoła świętej Barbary, tam też jest szkoła jego imienia. I to jest jego wnuk, pan Stanisław Ligoń. Ja się tak po prawdzie nim zainteresowała, jakże była w Truskolasach, tam mu kamratka. I tam jest też piękny kościół Matki Boskiej Truskolaski, kaj łon malował polichromię. Ja się zapytałam o te polichromię i padali mi, że to łon malował i też święte obraziki. A co to ma wspólnego z książkami? Patrzcie, on sam ma pod pachą taką książkę, którą wy na pewno wszyscy znacie, ja się na niej wychowała. To są Mary i Bojki Śląskie. I tam jeden, jak i drugi Ligoń, ale ten sam, ten pan Stanisław, on strasznie walczył o to, żeby to coś ich, ta kultura pisano i czytano, wlazła pod szczep, ten poprawny polski język, zakładał szkoły, kółka czytelnicze, takie towarzystwa śpiewacze, w których się udzielą, po to, żeby ludzi jednoczyć, ale też po to, żeby ludzie nie byli analfabetami. I wy dzisiaj, jak wychodzicie, Kajsik na Baja, na Wagary, co się wam do szkoły nie chce iść, to byście się wstydzili, bo dzięki takim ludziom jak Ligoń, wy dzisiaj możecie czytać, pisać, wy nie docie się nijak łoszwabić, łoszukać, bo poradzicie każdy dokument przeczytać, a przedstawcie się, o co on walczył. Walczył o to, żeby ludzie poradzili sami o swoim życiu decydować, co by poradzili przeczytać, co im tam kazali podpisać, nie krzyżykami, ale właśnie własnym podpisem, imieniem i nazwiskiem. Hej, ten pomnik jest. Z drugiej strony Polskie Radio Katowice i sam Tinto Hop on był dyrektorem tego Radia Katowice. A jak mu się pomarło, to przedstawcie się, że całka okolica, całkie Katowice, Chorzów, Świętochłowice zrobiły się wolę we robocie, co by przyjść na jego pogrzeb. Nie zapominajcie o czytelnictwie. Wiecie, miał szczęście, bo akurat wyłaził z Polskiego Radia z roboty pan redaktor naczelny Henryk Grzunka. Był naczelny, ale rzeczywiście w moich czasach to się tu wydarzyło. I ja. I wy, jak żeście padali, to jest wasze dziecko. No słyszałem ten wnuk Juliusza Ligonia, no ale dobra, jak to jest wasze dziecko, to padajcie po jakiemu. Ja miał kilka marzeń. Jedno z tych marzeń to było to, żeby na tej ławeczce tu ten Ligoń mógł sobie siedzieć i na to swoje radio zaglądać. On z tym radiem był związany od początku jego powstania, od 1927 roku, od grudnia. Trzeba pamiętać o tym, że drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w 1927 roku, Ligoń już miał swoją audycję Mary i Bojki. Jakby to było pięknie, jakby on na tej ławeczce sobie siedział i na to swoje radio mógł zaglądać. No i tak się też stało. To nie było takie proste, dlatego że to kosztuje. Ale to, co zawsze powtarzam, słowo Ligoń otwierało i serca, ale i portfele. Jakoś to się udało zrobić. Myślę sobie, że teraz już nikt go tu nie ruszy i ten karnik na to swoje radio by nie zaglądał. Moc wam pięknie dziękuję. My się jeszcze z wami trafimy, obiecaliście mi, dobrze, to już się z tego nie wykręcicie. Także. Jeszcze raz. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. A słuchajcie, po jakiemu sam ten binder od tego Ligonia, on jest taki glad, taki wyślizgany? To jest bardzo ciekawa sprawa.
Dlatego, że nieraz tak się zdarzy, na przykład na moście Karola w Pradze, to wszystkim zależy, żeby tam tego świętego Jana Nepomucena przejechać ręką na szczęście. I tu się też stworzył taki obyczaj. Młodzi ludzie, którzy chodzą tu do szkół, głównie do liceum, które jest niedaleko, na szczęście Ligonia powinni przejechać. Ponoć to działa. Kierom ręką? Nie wiem, kierom ręką, ale wiem, że to tego Ligonia po tym winze głoszą. Mnie się to bardzo podoba. To ja się też muszę się pani przejechać, na szczęście. Ja się muszę, a już 3 razy przejada, bo Holendę, albo więcej razy. Dobra, pięknie wam dziękuję, żeście mi padali o tym, bo już trafił na miarę szczęście. Do widzenia jeszcze raz.